Jeszcze jeden drobny komentarz na temat peryferyjności. W transatlantyku jest coś, o czym często jakby zapominano. Mówiło się, jeśli idzie o język transatlantyku, że ten język jest językiem wzorowanym na pamiętnikach Paska, na Mickiewiczu, na Sienkiewiczu. Wszystko to prawda, oczywiście to jest ten język no, głównie sienkiewiczowski, prawda, bo sienkiewiczowski język jest taką syntezą tych wszystkich języków, ale tam jest jeszcze jeden język, o którym się zapomina z reguły, to jest język pamiętników chłopskich, to jest język chłopski. I to jest jak gdyby taka demaskacja, która tkwi w transatlantyku, że my tu sobie urządzamy taką piękną kulturę, prawda, która jednak jest podszyta no, ciąkaniem, prawda, takim i jednocześnie, że ten Polak tak naprawdę, ten Polak za granicą, to jest przede wszystkim ten emigrant chłop, prawda, gdzieś tam w stanie Misiones, w prowincji Misiones w Argentynie, czy w Paranie w Brazylii. I to jest taka inna prawda, o której się często zapomina. Przepraszam, teraz oddaję głos Anderszowi. Ja reprezentuję inną małą literaturę szwedzką i można powiedzieć, że Gombrowicz stanowi teraz no, część szwedzkiej literatury, bo bez wątpienia on należy do kanonu szwedzkiego, którego nie ma oficjalnie, nie ma nawet w szkołach żadnego kanonu w tej chwili. To jest sporna sprawa Szwecji, ale on naprawdę jest na liście klasyków. I klasyk jednak jest ten, którego się wznawia, czyta od nowa, przekłada od nowa i tak dalej. I no, krótko o historii w Szwecji Gombrowicza. Bardzo wcześnie, lata 50. Po pierwsze, no, on pojawił się w Paryżu. Jego książki wyszły, Kosmos wyszedł, nagroda i przede wszystkim ożył tam w teatrach. Lavelli, Georges Lavelli w Paryżu i prawie jednocześnie Alf Schoeber w Sztokholmie wystawili w środku lat 50. Iwonę i ślub. I ja byłem tak stary, że widziałem Iwonę i ślub w 65 i 6 roku. To wielkie przeżycie, ogromne, no taka, wszyscy pamiętamy, wszyscy, to historia. Ale potem i też został wprowadzony literacko, teoretycznie, jako ten awangardzista, jako ten egzystencjalista, strukturalista avant la lettre, o czym mówi Jean-Pierre, i absurdista avant la lettre i tak dalej, o czym wiedział też, bo on o tym pisze, że ja byłem pierwszym tym, nie, ciągle. Ale potem była taka przerwa też znamienna dla Szwecji, może no, świata, że on zmarł w 69 roku i Boniersowie, to jest największe wydawnictwo, nie chciało dalej, zrobili 3-4 książki i już nie chcieli, on nie dostał Nobla, on zmarł. I była inna koniunktura w Szwecji. Ja też należałem do tej lewicowej koniunktury, gdzie nie było miejsca na takiego dziwaka z Polski, który pisał dziwne książki i w ogóle nie rozumiał, że jest trzeci świat i że to jest najważniejsze. Był taki spór między Alfrem Schoebergiem i naszym mistrzem w sprawie operetki. Bo za wszelką cenę Alf Schoeberg, który nigdy nie chodził do teatru, ale on wiedział, że Alf Schoeberg to w ogóle taki klucz jego kariery. I Alf Schoeberg nie chciał zrobić operetki, bo on uznał, że to jest że to jest reakcyjne. Tak, ale dokładnie, że to nie popiera walka trzeciego świata. Walka, to jest taka korespondencja bardzo tragiczna między nimi. I nie było, dotychczas nie było operetki w Szwecji tak naprawdę do końca. Nawet nie ma nowego przykładu tego.
ale przerwały się przez 10 lat, a potem w latach 80. Ten Jan Stolpe, to ten, który wprowadził tak literacko wraz z Loszem Gustafssonem w latach 50., on miał złe sumienie. Ja wróciłem z Polski i zacząłem przekładać i on nie było dziennika po szwedzku i on mnie namówił bez trudu, ale myśmy przez lata namówiliśmy Boniersów, żeby zrobić dziennik. Zrobiliśmy i wysprzedano wszystkie egzemplarze i tak dalej. Naprawdę na takich warsztatach literackich jest sporo takich w Szwecji, w różnych szkołach, uniwersytetach, to wszyscy czytają dziennik Gombrowicza. Każdy nie kocha, ale to ma wpływ też na język, bo ja chciałem jako pierwszy tutaj podkreślić ogromne znaczenie dla mnie i dla literatury języka Gombrowicza. Jego język, on też mówi o tym, on daje rady tam też pisarzom, jak, co zrobić z językiem. Sprawa wolności pisarza wobec języka, ale też no, wszystkie te... On jest po prostu językowo tak ważny, ja to wiem jako tłumacz. I właśnie ta trzecia fala, w której jesteśmy, może teraz, może już to będzie dołek znowu, obejmuje też nowych tłumaczy. Na przykład Kosmos zrobił Stefan Ingvarsson i Bakakaj zrobił Dawid Szybek. Świetne. I Boniersowie znowu nie chcieli i powstało nowe wydawnictwo Modernista. Właśnie interesuje się głównie współczesnymi klasykami. I oni robią całego Gombrowicza. To jest Kosmos i to ja w końcu zrobiłem Transatlantyk. Zrobiłem dwie próby, nie udało mi się w ogóle, bo co z tym językiem, to jest zbyt dziwne, to zbyt polskie, naprawdę do niczego, ale za trzecim razem znalazłem klucz do tego języka. Ja, oczywiście my nie mamy takich gawęd w Szwecji, nawet nie można pastiszować do niczego, ale ja znalazłem klucz do tego tekstu i to polega na tym, ja po prostu patrzyłem, ja to zrobię jednak, jakieś to zrobię i patrzyłem na litery, tak fizycznie, materialnie na litery, potem na słowa, potem na zdania i wiedziałem, że tutaj są dziwne ruchy, że to oni po prostu tańczą ze sobą, litery, słowa. I dla mnie to było zadanie choreograficzne. I z tym kluczem ja tańczyłem przez to. To żmudne było i tam też są tańce, jak wiadomo, polski tańc, tango nawet jest i tak dalej, ale to jest język tańczący i to taką cecha gramatyczna główna to jest inwersja. Też w gawędach jest tak. I szczęśliwie po szwedzku też możemy grać inwersjami. Czyli i to daje właśnie tę ruchliwość. I w dodatku wiecie, co inwersja znaczyło w języku psychologicznym wczesnym? Wiesz? Homoseksualizm. Nieprzypadkowo. Czyli zrobiono. I to akurat to jest dziwna książka. Nie wiem, czy ona będzie miała wpływ na szwedzką literaturę, bo naprawdę jest taka dziwna, ale jest bardzo dobrze przyjęta, naprawdę.